Siemaneczko mordeczki, ja jestem Andy, jak wiecie, to jest serwer Enta, Your Adventure RPG. I co? Zacznijmy od tego. Dużo osób nie ogląda, ale nie subskrybuje. Dlaczego? Nie wiem. Dlatego weźcie, zostawcie tego suba, co wam szkodzi? Wiem, liczba to liczba, ale co tam? A on co wyrabia? Ale chcę wiedzieć, ile tak dosłownie mnie ogląda, bo ostatnie moje wyniki z tego miesiąca wyświetleń przekroczyły 5000 wyświetleń, a ile mam subskrypcji, możecie sobie teraz sprawdzić, zjeżdżając w dół, wchodząc na mój kanał. A jeśli nie subskrybujecie, tak jeszcze raz powtórzę się, zasubskrybujcie, nie macie konta YouTube, załóżcie, co was to kosztuje, 5 minut i macie konto, nic nie płacicie. I dobra, stoję tutaj koło mojego Feniksa, jak widzicie, nawet jest stunowany, ja tego nie wiedziałem, ale okej. I co w dzisiejszym odcinku? A, to nie będzie taki normalny, to jest poradnik, bo moi widzowie, czyli wy, pytacie się mnie, jak zrobić taki fajny sobie tu patrzcie piszący, czyli, że ja piszę na czerwono, na czarnym tle, i dlaczego czad jest taki fajny i dlatego tego. No to tak. Uczymy się z Engine, czyli klikamy Escape. Jestem w ogóle tak jak mówiłem na serwerze i patrzcie, administracja mnie ogląda, dlatego was pozdrawiam bardzo serdecznie i was moi widzowie. Patrzcie, pomniejszyli tą łapkę. Ostatnim odcinku o tym gadałem. I dobra, nie patrzcie tu na głośność, bo jak nagrywam, to potrzebuję trochę ciszej, żeby później się nie męczyć w tam, jak to w plikach gry. Interfejs i tutaj mamy to. To jest interfejs jak coś. I od razu wam mówię, tak wam nie będzie wyglądać to, bo mam skórkę zmienioną, jak widzicie. Sand Metro. Ale to nie jest ważne jakby co. Okej. Okay. Tylko tu. Tekst czatu, import i. Sorry, jeżeli nie będę źle czytam, ale no. To tak, to jest tło czatu, to jest tło tego coś, co piszemy i tekst wyjścia. No. To teraz patrzcie. Na przykład weźmy czerwony, a będzie tu czarny. Okej. Okay. Widzicie? Zmienił się czat na czerwony. To jest jakby to coś. Ustawienia, interfejs. Ja chcę tu czarny. Bar taki, ale przezroczystość. Patrzcie, mam 199, są 200 ustawię. Bo chcę trochę, żeby był bardziej przezroczysty, nie taki, że wow, od razu niebieski też może być. Ale tu czarny. Tekst czatu. Tego właśnie nie rozumiem, bo patrzcie, zmieniam kolor na przykład na niebieski i nic się nie dzieje. A tutaj też nic się nie zmieniło, jak widać, jak można zauważyć nawet. Ale tak po prostu mam białe. Ok. Tło tego, co ja piszę, to widzicie, przezroczystość, brak, cały czarny, a was przyjmiemy niebieski, żeby wam pokazać. O, widzicie, jest niebieściutkie, niebieściutkie. Wiadomo. Dobra, to teraz bierzemy czarne. Tekst wyjścia. No to czerwony. No taki cel ustawiłem. A przypuśćmy, że chcę żółty. No niech będzie, a niech będzie, patrzcie. I piszę na żółto. No i tak jak mówiłem, to że króciutki. Nie wiem czy mówiłem, ale dobra. Że to będzie króciutki odcineczek. A jak sami widzicie, to jest króciutki odcineczek. Ale sorry, sorry, zapomniałem. Jeszcze tu są trzy zakładki. O, i no, dobra, i tutaj widzicie, jak to ustawić. Tu jest przezroczystość, czyli widoczność. W znaczeniu, o, czy ma być bardziej intensywny ten kolor, czy nie, tak można powiedzieć. I czy przezroczysty, czyli że zanim będzie widać to, co chcemy, co jest, znaczy to będziemy widzieć. A jeżeli będzie na maksa, to nie będziemy w ogóle widzieć. I co? Options. Tu są czcionki. Arial, Toshiba, tego. I tu macie te klawiszologie, to sobie sami. Ja tu mam tak, jak sobie widzicie, to ta Homa, zobaczcie, tak wygląda ta Homa, na tle czarnego nieba, dla mnie niezbyt, Verdana, takie coś, Arial, podobno takie coś, ta Homa, takie coś, dlatego ja ta Homa wolę. Tu są rozmiary i te sprawy, wszystko tu się ustawia związane z tym tekstem, no. To są stare wiersze, czyli i tych wierszy ma być. I co? W ogóle tutaj co to jest? Center? Horyzont, czekajcie. A, z której strony, patrzcie, ma być nawet czad. Dobrze myślałem, ale nie byłem pewien, horyzont, ale... No. Dobra. Centrum to... jak na środku, serio? Jeszcze nigdy tego czatu nie widziałem u żadnego youtubera. A kic, dobra. No i tu macie jeszcze inne.
Dobra. Ja bym mógł sobie tu ustawić na dole, ale lepiej się już przyzwyczaiłem. Do górnego, dlatego niech tak będzie. A, dobra, ja sobie wsiądę do auto, żeby potwierdzić, że to moje. I żegnam się z wami do następnego odcineczka. Na razie!